Bo to są dosyć duże elementy granitowe. Następne elementy pomnika będą realizowane w brązie, część już jest zrealizowana, część w odlewie. Także myślę, że w przyszłym roku uda nam się w ogóle doprowadzić realizację do końca i osłonić pomnik. Przedsięwzięcie może nie było takie ciężkie, bo robimy to na co dzień, także jesteśmy przyzwyczajeni do takich prac, tylko że jest to akurat tutaj tak, że zorganizowaliśmy to dzisiaj w sobotę, bo jest tu ruch duży na tej drodze. Musieliśmy to się rozłożyć na drodze i dosyć daleko było to. Ten jeden element ważył około 10 ton i tym problemem było, że normalne elementy, jak bierzemy na przykład maszyny czy coś takiego, jest to środek ciężkości już ustalony. To była bryła geometryczna, taka no nierównoramienna, jakby to no kamień. W tej chwili jest taki pierwszy, można powiedzieć, istotny element, który będzie stanowił trzon, czy tam jakąś główny element z pomnika. Bo sam pomnik będzie oczywiście piękny z każdej strony, i od przodu, i od tyłu, i z boku, więc jest, myślę, że to będzie dobry efekt. Pierwsza część poszła nam, jak to mówią, dosyć sprawnie. Druga była na trzech kotłach równoramiennych, więc trzeba było idealnie trafić. Ale no, po dwóch, trzech próbach udało nam się postawić. Za jakieś 10 dni będziemy stawiać orła, w zależności jak firma, która to wykonuje, po prostu wykona go i będzie już gotowy, to go postawimy, a później będą stawiane jeszcze 6 figur i w zależności też, bo to już robi znowu inna firma, w zależności jak będą wykonane, będziemy podjeżdżać to i montować. Tym etapem będzie zamontowanie orła. Orzeł jest odlany, jest gotowy, tam takie drobne elementy w udlewni jeszcze maskujące po prostu mocowanie powstają i wkrótce zawiesimy tego orła. Orzeł będzie miał około 3,5 metra rozpiętości, z brązu jest wykonany. Po montażu orła planujemy za jakiś czas, na pewno to dosyć długo potrwa, ale w tej chwili jest oddana jedna z figur już do odlewni. W zasadzie już powstała prawie. I dodatkowo jeszcze dwie figury, czyli trzy figury planujemy, jeżeli nie w tym roku, to na początku przyszłego roku postawimy jeszcze trzy figury. Mamy do tego wykonane reliefy, które będą na takich kamieniach, które będą drobniejszymi elementami, ale bardzo też istotnymi pomnika. Instytut Pamięci Narodowej ufundował, czy ufunduje tablicę. W tej chwili ta treść jest sprawdzana, treść, która się znajdzie na tej tablicy. Tablica będzie piękna, będzie pięknym uzupełnieniem tego pomnika.